W rozmowach polsko-ludzkich witamy bardzo serdecznie doktora Sławomira Szymańskiego, który popełnił tę oto książkę Wrocław Sport PRL, śladem książki o sporcie niemieckim. To no, takie, może nie prowokacyjne, ale takie pytanie socjologiczno-polityczne. To ten sport PRL przez pierwsze kilkadziesiąt lat sięgał poziomu tamtego niemieckiego sportu, o którym napisałeś poprzednią monografię, czy nie sięgał? Przewyższał zdecydowanie. Przewyższał? Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie przewyższał. To znaczy, oczywiście to zależy od dyscypliny, ale jeśli chodzi o sukcesy w tych najpopularniejszych dyscyplinach, no to śmiem twierdzić, że przewyższał. Medalami? No i liczbą medali, i rozmachem, i liczbą znanych sportowców, i popularnych, i sukcesami w piłce nożnej mimo wszystko. No właśnie, bo Breslau było słabe w piłce nożnej. To było jakieś takie duże miasto ze słabą piłką. Znalazłem tylko jednego reprezentanta chyba Niemiec, takiego poważniejszego z Breslawiu. Dokładnie tak, jeden był. Drugi zasługiwał, ale nie został nigdy powołany. Natomiast tak, no, to było takie miasto, w którym piłka nożna na Śląsku się, można powiedzieć, narodziła, ale to Górny Śląsk bardzo szybko wyścignął tutaj. A jakie znaczenie miało to po wojnie dla tego sportu wrocławskiego w pierwszym okresie, że tu każdy skądś przyjechał? Trudne pytanie. Znaczenie to znaczy, że... Czy sportowcy, czy przyjeżdżali, czy ludzie ze swoimi tradycjami i tak dalej, bo jak się czyta tę książkę, ale jak też sięgnę pamięcią, to właśnie pierwsze poważne sukcesy tego wrocławskiego sportu, albo pierwsze imprezy międzynarodowe, to są dopiero 60. lata. Wcześniej było gorzej. No nie powiedziałbym, bo w boksie mieliśmy już sukcesy na przełomie 40. 50. To Kasperczak jest taką wybijającą się postacią. Żużel wrocławski na początku lat 50. to była potęga. Mistrzostwa kraju się nie udało zdobyć, ale... No właśnie. Ale to indywidualnie było lepiej, ale tam... Tak, ale to było jedyne miasto, które miało derby w lidze żużlowej. No tak. To o czymś świadczy. I te tłumy na trybunach, i drużyny ze Szwecji, z Anglii, przyjeżdżające tutaj, to taki powiew zachodu, zdaje się, że takie metafory zresztą użyłem w książce. Tego nie było nawet w Warszawie, nigdzie tego nie było, to tylko we Wrocławiu. To była zasługa zresztą Ratajczaka przede wszystkim. Takiego menedżera żużlowego. Czy kogo, przepraszam? Ratajczaka. A Ratajczaka. Tak. A co ci sportowcy z tego mieli wtedy? Bo zawsze jest ten mit, że oni wtedy właściwie za koło od roweru, a teraz to za cztery samochody. Pytanie też trudne, dlatego że przełom 40-tych, 50-tych lat to był czas, kiedy nic tego nie mieli. Satysfakcję mieli. Ale też stałość wyżywienia na przykład to nie było bez znaczenia w tamtych czasach, obiad codziennie. To znaczy, ja się opieram też na relacjach tych ludzi, z którymi rozmawiałem, więc na przykład Tułkaczewski, olimpijczyk z Helsinek, opowiadał, że on właściwie dopiero jak do kadry się dostał, no to jakieś tam talony na dożywianie mu dali, żeby mógł dodatkowego kotleta zjeść. Natomiast tak poza tym to nie miał z tego nic. Żużlowcy mieli z tego coś, oni mieli zachodnie auta, oni mieli, no powiedzmy tak na okrągło, że popularni byli w mieście, w związku z tym atrakcje życia towarzyskiego. Przepraszam, moja ciotka była dziewczyną Kopczyńskiego, dobrze mówię? Kupczyńskiego bardzo Edwarda, przepraszam. Tak. No to wszystkie koleżanki jej zazdrościły i jej charakterystyczny półmetrowy warkocz, który się rozwijał, kiedy ona siedziała na tylnym siedzeniu jego motocykla, to był hit we Wrocławiu w tamtym czasie. No tak, oni jeździli na motocyklach właśnie, Harleyach na przykład, no i to ich było widać, tak? To byli tacy ludzie w ogóle z innej planety, jakby nie pasujące do tego czasu. W ogóle żużel wrocławski wtedy nie pasował do tego czasu. Że zachód, czy że co? No taki zawodowy był w praktyce i oni się zachowywali jak gwiazdy zawodowego sportu, a nie jak tacy siermiężni wyrobnicy tego sportu perelowskiego, który miał służyć dobru ludowej ojczyzny, a nie jakimś tam... A w kwerendzie, jak trafiłeś, czy dało się to ustalić, czy ewentualnie z tych rozmów, które odbyłeś, jak wychodziło, jaka część dochodów i atrakcyjności uprawiania sportu polegała a. na wyjeździe za granicę, b. na przemycie? No bo cały polski sport, czy sportowcy w wielu dyscyplinach przez lata żyli z przemytu. Tak. Jak to było? No to była istotna motywacja w ogóle dla uprawiania sportu, że można było wyjechać i pozwiedzać trochę świata, no i przede wszystkim przywieźć stamtąd coś lub wywieźć tam coś. Więc to oni się dzisiaj tego nie wypierają. Władza wiedziała i udawała, że nie widzicie? To jest akurat trudny problem. Nikt mi nie potrafił bezpośrednio odpowiedzieć na to pytanie. Dlaczego, skoro była to tajemnica policzna, no to tylko raz na jakiś czas kogoś łapano. Podejrzewają. Nie wiem, na ile mówili mi szczerze. Na przykład koszykarze Śląska, że tutaj chodziło o sprawę taką prostą, że to był jednak klub wojskowy. W związku z tym... No, nie ruszamy. Ale na początku lat 70. była jednak głośna sprawa z koszykarzami Legii, którym tam złoto... Piłkarzami też Grotyński to... Właśnie. Od czasu do czasu takie gwiazdy, Wybrzeże, koszykarze Wybrzeża, Gdańsk Jurkiewicz na przykład, no to... Także jakoś mnie to nie przekonuje. I szczerze mówiąc, to nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie... Dlaczego co jakiś czas robiono taką pokazówkę? Może po to właśnie, żeby co jakiś czas udowodnić, że się jednak cokolwiek robi, skoro to była tajemnica Poliszynela.
A tak na co dzień to jednak ich nie ruszano. A jeździły w autokarach drużyn, na przykład wrocławskich, ale myślę, że nie tylko, które jeździły na zachód, na przykład na jakiś turniej, ale i na mecze pucharowe, no jeździły po prostu hektolitry wódki, całkiem zwyczajnie, które tam sprzedawano później. Kawior jeździł, który tutaj przyjeżdżał ze Związku Radzieckiego oczywiście i różne inne rzeczy. Moi koledzy waterpoliści Legii to największe przebicie mieli na złocie wywożonym ze Związku Radzieckiego, no tak, które sprzedawali na Sycylii. To naprawdę było przebicie wielokrotne. Mhm. Już nie powiem, jak to przewozili w tamtym czasie, bo się już tak przewieźli, to się chwalili, ale nie przed. Jak było z tą zmianą w latach 50., która spowodowała, że ruch Chorzów był Unią, Krakowia i chyba Śląza się stała ogniwem i tak dalej. Czy kibice to przejęli, czy kontestowali, czy to zostało, bo to na parę lat się stało, później przywrócono te stare nazwy. Tak, czy kontestowali, no nikomu się to zdaje się nie podobało z tych starych kibiców. Czy bardzo kontestowali, trudno mi powiedzieć, nie dotarłem do żadnych źródeł, które wyraźnie potwierdzały skalę protestu. No na pewno w jakimś stopniu kontestowali te zmiany. One wynikały oczywiście z dostosowania sportu polskiego do modelu radzieckiego, a w modelu radzieckim nie było klubów sportowych, nie było związków sportowych, tylko były koła sportowe przy pionach, a piony działały przy branżach przemysłu ciężkiego najczęściej, chociaż nie tylko, ale przemysł ciężki był w sporcie najsilniejszy, jako że był najcięższy. Czyli szachtar, szachtior, dokładnie, górnik, to jest, tak? Te nazwy stamtąd, tak, te hutniki, wszystkie górniki, włókniarze. Włókniarze, to z tamtych czasów pozostałość. Do dzisiaj kilka takich marek w polskim sporcie się zachowało, a jeśli chodzi o kontestowanie kibiców, do dzisiaj nie jestem w stanie, znaczy zrozumieć, jestem Kolejosz, w stanie. Tak? Tak, tak, ale jest to taki ewenement, tak, że przydomek czy hasło, które jest ulubionym hasłem kibiców, tych najbardziej fanatycznych, no to z czasów stalinowskich się wywodzi. Ale mówisz o Kolejorzu. O Kolejorzu, tak. Tak, z tym, że ja doszedłem do tego, niektórzy z nich tłumaczą to, że to jest jednak nazwa przedwojenna, tylko nie była jakby w logo, tylko gdzieś tam w rozwiniętym sklepie. Faktem jest, że też mnie to zastanawiało. Kupowano mecze, czy też jak? Ja pamiętam, jak ruch Chorzów, no nie chodzi o ten słynny Śląsk-Wisła, bo to było dużo później, ale ja pamiętam taki moment, kiedy ruch Chorzów miał zapewnione Mistrzostwo Polskie, a Gwardia Warszawa tak się tułała po dole tabeli, to był początek lat 70. i ten ruch Chorzów, mając już zapewnione mistrzostwo, przegrał u siebie, uwaga, z tą Gwardią, która była outsiderem 1-4, co ją uratowało. Jak to było? Czy to było za pieniądze, czy minister z ministrem, czy coś wiemy na ten temat? Mało wiemy na ten temat. Minister z ministrem, tak, to był do końca lat 70. Mniej więcej oczywiście, bo tutaj trudno cezury wyraźne, ale mniej więcej powiedziałbym, że tak do stanu wojennego. To jest taka dosyć wyraźna cezura, kiedy się w sporcie, albo może nawet do sierpnia 80. roku, kiedy się to zaczęło zmieniać. Znaczy na przykład w piłce nożnej pojawiły się dużo większe pieniądze potem. Kontrakty zawodowe, chociaż to byli amatorzy. Pieniądze przekazywane w celofanowych woreczkach, zbierane w zakładach pracy i potem przekazywane do klubu, z którym nie wiadomo co się działo. Jakaś prywatna inicjatywa gdzieś na boku, kręcąca lewą kasę. I stąd w latach 80. pojawiła się taka korupcja na dużą skalę, która rozkwitła, rozwinęła się, wyrósł z tego wielki, wyrósł z tego nasz mocny, wielki, wspaniały kapitalizm. Wielki, tak? Mocny las, tak, i taki piłkarski, tak, który się przeniósł w całości, nienaruszony przez zmiany, przez transformacje, aż do tej wolnej Polski, tak, i dopiero kilka lat temu na dobrą sprawę zaczęło się to zmieniać dzięki inicjatywie i chęciom kilku prokuratorów z Psiego Pola. Natomiast jeśli chodzi o wcześniejsze lata, to tak, korupcja była na pewno, to znaczy to, co nazywamy korupcją, na pewno nie chodziło tam o gigantyczne pieniądze przekazywane z ręki do ręki, na pewno nie chodziło o zakłady bukmacherskie, to były raczej układy branżowe, to były raczej układy na szczytach władzy, to była raczej kwestia prestiżu, więc dogadywało się często wojsko z milicją, czy tutaj tak przemysł hutniczy z milicją, bo każdy chciał mieć drużynę piłkarską w ekstraklasie, swoją flagową, prawda, drużynę, w związku z tym no, na tym konkretnie ludzie konkretne korzyści tracili, więc nazwać to korupcją można oczywiście, bo stanowiska na przykład tracili. W związku z tym można to korupcją nazwać, no ale nie chodziło, to nie był taki proceder jak w czasach fryzjera, to na pewno nie. Jasne. To na pewno nie. Nie chcę teraz. Ale niedziele cudów się zdarzały już w latach 60. Filmy już na ten temat były, tak, w latach też 60. czy tak. 70. Ja nie chcę ciebie pytać teraz, czy wtedy sport był lepszy, czy gorszy, czy lepsze, czy gorsze wyniki, bo co weźmiemy dyscyplinę, dzisiaj to jest inaczej. Nie porównam. Jak weźmiemy olimpiadę zimową, to jesteśmy 3 wysokości wyżej. Jak weźmiemy piłkę nożną, to można tylko płakać. Także to różni ludzie w różnych sportach się różnie zachowują. Natomiast kto porwał twoje serce z tych zawodników najbardziej? Czy też może drużyna, czy ktoś? Bo nie sposób jest nie być niesionym emocjami z tamtych czasów, jak się o tym czyta. Taki ukochany zawodnik, czy zawodniczka, czy drużyna? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Wszyscy mnie porwali. Wszyscy naraz? Wszyscy, tak. Bracia Olechowie też?
No ci, z którymi rozmawiałem, to mnie porywali przez to, że z nimi rozmawiałem. A co było tak najbardziej porywającego w tym, co opowiadali? No emocje oczywiście i przeżycia. To było życie. Oni opowiadali, to widać było w ich twarzy, w ich oczach, że to ciągle jest życie, to jest żywe, prawda? To są żywe emocje. I to było porywające. Kontakt z człowiekiem po prostu był porywający. Czy to byli inni sportowcy niż ci dzisiejsi? Każda dyscyplina ma też swój charakter, swoją taką specyfikę i oni potrafili ją świetnie oddać. Jak się rozmawia z kolarzami, to oni potrafią dynamikę jednej sekundy walki na szosie, która tam się rozciąga na 3 godziny generalnie to jechanie, nie? Oni potrafią tą jedną sekundę opowiadać przez pół godziny dobre. Tak, w powieści Borisa Wiana to niesamowite. Tak, co widzieli, czego nie widzieli, co się działo, a co się dziać powinno. Z każdy detal potrafią wyciągnąć z tego. Nawet taki, który... Bo mi ciarki przechodzą, bo tak. Ja też uprawiałem sport, wtedy byłem kibicem, już mnie takie ciarki. Tak, i tym bardziej, że tutaj chodzi o takie sytuacje, kiedy decydowała się kwestia na przykład Mistrzostwa Świata, prawda? Więc to nie były byle jakie zawody, gdzieś tam jakieś regionalne, tylko no właśnie, jak z Ryszardem Szurkowskim na przykład, to się rozmawia, no to jest człowiek, którego znają wszyscy, to jest król kolarstwa amatorskiego niestety tylko. Legenda, żywa legenda, jak on opowiada o tej jednej sekundzie, która zdecydowała o tym, że tak się stało, a nie inaczej, że ktoś wygrał Mistrzostwo Świata, a ktoś nie wygrał, że ta jedna szprycha, jeden błysk czegoś tam, jakaś dziura w bidonie gdzieś tam, no to człowiek po prostu to przeżywa razem z nimi. To porywa. I tak na dobrą sprawę miałem szczęście wielkie, bo każdy z bohaterów tej mojej książki, znaczy każdy ze sportowców, z którymi rozmawiałem, okazał się świetnym mówcą. Po prostu rewelacyjnie opowiadał, dużo pamiętali ze szczegółami, chcieli o tym rozmawiać. I teraz do drugiego twojego pytania. Tak, widać było po nich, że oni to przeżywają cały czas, bo to była ich pasja. To nie byli ludzie, którzy to robili dla pieniędzy, to nie byli ludzie, którzy to robili tylko po to, żeby wyjechać na zachód. To było oczywiście istotne, te przywileje i tak dalej, ale liczyła się na przykład, tak jak się rozmawia z Mieczysławem Łopatką, to on pewnych pytań nie rozumie. Znaczy on już słyszał na tyle często, że się przyzwyczaił, ale on nie rozumie pewnych rzeczy. Nie rozumie, że się go pyta, a dlaczego jak pan przechodził do Śląska, to czy zaproponowali panu tak pod stołem na przykład nie wiadomo ile pieniędzy? Mówi, no nie, po prostu mnie powołali z tego wojska, ale ja chciałem grać w kosze i wiedziałem, że tutaj będę mógł grać w kosze, będę się mógł rozwijać i to było dla mnie najważniejsze. Cała reszta się nie liczyła. I tak o bohaterach swojej książki Wrocław Sport PRL mówił nam Sławomir w rozmowach polsko-ludzkich. Bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Okej. Okay.